Hej kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na film, którym jestem niesamowicie podekscytowana, przyznam wam szczerze, a to dlatego, że będziemy testować kosmetyki, których jestem bardzo ciekawa, wy zresztą również, także dzisiaj przetestujemy między innymi podkład Huda Beauty w nowej wersji, ulepszonej, bezzapachowej, podobno ma nie zapychać, ma się utrzymywać do momentu zmycia, ma się nie wycierać, ma być wodoodporny, odporny na maseczkę, także zobaczymy, ja mam go w kolorze Angel Food 110N i powinien kolorem mi pasować, ale przetestujemy również kolekcję Pina od Ingrid, która powstała we współpracy z Fagatą. Między innymi mam tutaj paletkę, ale mam również eyelinery, rozświetlacz, błyszczyki, także będzie się dzisiaj działo. Koniecznie ze mną zostańcie, zaczynamy test. Podpięłam włosy, na twarzy mam pielęgnację nałożoną jakieś 20 minut temu. Nie będę stosować dzisiaj bazy, ponieważ chciałabym zobaczyć, jak solo zachowuje się właśnie wspomniany podkład Huda Beauty. Mam go w dosyć jasnym odcieniu, postaram się nałożyć niewielką ilość i mam nadzieję, że ta ilość będzie nawet za duża. I z tego co pamiętam, podkłady Huda Beauty są bardzo mocno napigmentowane, także naprawdę wolałabym dzisiaj nie przesadzić z ilością i wtedy myślę, że ten podkład najlepiej będzie działał, właśnie nałożony cienko warstwą. Pigmentacja podkładu widzę, że naprawdę jest bardzo porządna. Wykończenie jest raczej matowe moim zdaniem, z delikatnie może satynowym błyskiem, ale zdecydowanie bliżej temu podkładowi na pierwsze wrażenie do podkładu matowego, mocno kryjącego. No dla mnie to krycie jest takie wręcz przytłaczające, bo naprawdę niewielkiej ilości potrzeba, żeby uzyskać takie krycie. Ale jednocześnie mam też wrażenie, że ojej, jest dosyć suchy i zaczyna robić takie nie wiadomo co. Już widzę, że lubi osadzać się w porach i to nie jest podkład, który daje jakoś niesamowicie takie naturalne wykończenie. No trochę mam wrażenie, jakbym miała na twarzy tynk, przyznam wam szczerze. Też już dłuższy czas nie stosowałam tego typu podkładów na mojej twarzy. Natomiast naprawdę ta wersja mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej matowa niż poprzednik. Dlatego, że no zobaczcie, wygląda to naprawdę bardzo sucho. Widzę, że z tej strony brakuje mi jeszcze krycia, więc muszę to wyrównać, żeby jedna strona była podobna do drugiej po prostu. Ale mam wrażenie, że no nie wiem, to nie będzie mój podkład marzeń. O, zobaczcie, na pewno teraz to widzicie na większym zbliżeniu, że on po prostu w moich porach tak jakby się trochę osadził. Nie wygląda ani świeżo, ani lekko, ani tym bardziej naturalnie, mimo tego, że no jeszcze trochę tego podkładu na grzbiecie dłoni mi zostało, bo tak jak się spodziewałam, pigmentacja pozwoliła mi na nałożenie go na całą twarz. Nałożę też odrobinkę jeszcze na ucho, dlatego że jest zaczerwienione po suszeniu włosów. No ale póki co kompletnie mnie ten podkład nie zachwyca. Przechodzimy dalej moi drodzy i mam tutaj nowość, którą dostałam paczkę od marki Ingrid. Jest to korektor w odcieniu 01. Ma być podobno mocno kryjący. Już zauważyłam, że ma niestety tendencję do oksydowania, także mam nadzieję, że najjaśniejszy odcień mimo wszystko będzie dla mnie ok. Staram się nałożyć cieniutką warstwę. No krycie ma zdecydowanie lepsze niż korektor, którego używałam ostatnio, który kupiłam w Hebe. I nawet tutaj pod okiem już no nie zauważyłam, żeby zoksydował tak bardzo jak na grzbiecie dłoni, także na razie jest ok. Może będzie troszeczkę za suchy dla mnie. Nałożę trochę na nos, bo mimo tego, że Huda jest niby kryjąca, to sobie tutaj z tym zaczerwienieniem w 100% jedna warstwa nie poradziła, a nie chcę tutaj ładować tego podkładu więcej, bo się boję, że powstanie mi jeszcze większe ciacho. Korektor i podkład nałożone. Mam lekkie poczucie suchości na twarzy. Nie tyle może dyskomfort z jakiegoś ściągnięcia, no ale widzę już nawet z daleka, że ta twarz wygląda sucho. Także utrwalę ją teraz sprawdzonym pudrem NAM. To jest dokładnie transparentny puder do twarzy. I zrobię to w niewielkiej ilości. W miejscach takich, wiecie, strategicznych, czyli pod oczami. Żeby utrwalić ten korektor. I generalnie cienką warstwą pudru potraktuję też resztę twarzy, dlatego że będę dzisiaj sprawdzała trwałość tego podkładu. No i sprawdzimy, czy faktycznie utrzyma się dobrze pod maseczką, czy będzie wodoodporny, odporny na wycieranie i tak dalej, i tak dalej.
Jeśli tak, to może nawet zniosę tę suchość, a może po prostu będę go mieszać z innymi podkładami. No powiem wam, że te policzki nie wyglądają dobrze. Tam podkład jakby leży, osadził się, on się nie wtopił. I kurczę, no wygląda to względnie poprawnie, no ale jak się przyjrzeć z bliska, no to znacznie lepiej wyglądają moje drogeryjne ulubione podkłady. Okej, kochani, w międzyczasie wykonturowałam twarz, nałożyłam róż, akurat Candy Boom też z Inri, bo bardzo lubię ten róż już od dawna. No i powiem wam, że tak brzydko leżącego podkładu na mojej twarzy to już nie miałam naprawdę długi czas. Jest sucho, jest ciastkowato, twarz wygląda na obciążoną, nieświeżą i suchą. Nawet tutaj mam wrażenie, że w tych miejscach ten podkład osadził się na skórze, bo ja rozumiem jeszcze tutaj w miejscach rozszerzonych porów, ale on osadził się tak paskudnie po prostu wszędzie. No nie wygląda dobrze ten podkład i no niestety, muszę to stwierdzić, raczej nie będziemy przyjaciółmi. Zobaczymy jak się utrzyma, oczywiście sprawdzę to, później pójdę jeszcze do sklepu, jakiś czas będę nosiła maseczkę, bo chcę przejść się do galerii handlowej, zobaczyć co tam słychać, także trochę tę maseczkę będę nosić. No i cóż, zobaczymy jak to wszystko się utrzyma, na razie w ogóle jakoś tak sucho i staro po prostu, nie podoba mi się to, nawet sobie delikatnie podoklepuję tutaj jeszcze na miejscu konturowania, bo może tutaj, wiecie, jest jakaś za gruba warstwa bronzera na przykład. Ale no nie sądzę, to po prostu tak fatalnie wygląda z racji tego podkładu, a nie zbyt grubych warstw kolejnych produktów. Także no, podkład wygląda po prostu źle. Ale moi drodzy, co by tak nie miauczeć non-stop, to przejdziemy już do rozświetlacza i to jest Ingrid i Fagata Pina Highlighter Powder, czyli rozświetlacz, który jest sypki. Zobaczymy jak będzie prezentował się na policzkach. Z tego co widziałam na swatchu, na grzbiecie dłoni, to jest dosyć drobinkowy, także zobaczymy czy to jest coś dla mnie, czy raczej jednak nie. To taki trochę Diamond Bomb od Fenty, tyle że w proszku. Takie mam wrażenie. Dosyć drobinkowy, iskrzący. Wydaje mi się, że on lepiej sprawdzi się jako topper na inne rozświetlacze, bo solo niby się błyszczy, ale trochę wygląda jednak sucho. No jejku, ten podkład naprawdę psuje mi, burzy mi tak naprawdę całą koncepcję dzisiejszego makijażu, bo miał być naprawdę piękny, kolorowy i flawless, a tutaj się okazuje, że już moja twarz wygląda na starą i suchą i brzydką. Ale co do rozświetlacza, to tak, myślę, że będę z niego korzystać, ale raczej jako topper, dlatego że sam w sobie no, nie daje mi takiego błysku, jakbym chciała. No to nie jest taki samowystarczalny, przynajmniej moim zdaniem, rozświetlacz i dla wielu z was myślę, że również on samowystarczalny nie będzie. Ma w sobie jakiś taki efekt lekko suchy, niby iskrzy, niby odbija światło, niby momentami, kiedy światło odbija, daje ten efekt mokrej skóry, ale kiedy z kolei nie odbija, to mam wrażenie, że na twarzy mam taką suchą, po prostu matową poświatę, ale też na to wpływać może po prostu ten podkład Huda Beauty, bo on tutaj na pewno temu rozświetlaczowi, ani żadnemu produktowi na mojej twarzy w tym momencie nie pomaga. Zbliżyłam was do siebie, możecie podziwiać tego sucharka z bliska. Tak jak widzicie, poza kamerą zrobiłam makijaż brwi, nałożyłam bazę na powieki, to jest baza NAM i przechodzimy do testu paletki Pina z Ingrid. Jest to paletka bardzo kolorowa, także będę musiała się dzisiaj na coś względnie zdecydować i mam też kolorowe eyelinery do przetestowania, także na pewno to zrobimy. No i cóż, zacznę może bezpiecznie od matowego beżu z paletki, nałożę go pod łukami brwiowymi. No cień trochę się sypie nakładany takim pędzelkiem, dlatego wezmę może trochę bardziej spłaszczony. No ze spłaszczonym jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o beż. I przechodzimy już do makijażu kolorowego i zacznę może od tego błękitu. I może jedno oko zrobię właśnie takie bardziej niebieskie, drugie bardziej różowe. Zobaczymy. Nakładam sobie ten błękit. To co już widzę patrząc na tę paletkę, że nie powalą mnie te błyski, bo znowu są takie dosyć perłowo-satynowe. Tak jak w palecie Foxy Eyes. Beż trochę mam wrażenie, że mi przyciemnił powiekę. Ups.
troszkę doklepię to gąbeczką. Widzicie, taką smugę mi zostawił. Następnie przechodzę do niebieskiego. Niebieski ma taki dosyć morski odcień. To nie jest Royal Blue. Ale taki Royal Blue po prostu ciężej jest też zrobić. Całkiem ładnie się rozciera i o dziwo nie osypał się. Okej, na razie tak to zostawię, przejdę do drugiego oka i na drugim oku może zacznę od takich bardziej różowych kolorów. O, ten jest bardzo ładny, czyli Pina. Pigmentacja tych cieni powiedziałabym, że jest średnia, ale satysfakcjonująca, bo daje się budować. Ojej, trochę mi się to osypało tutaj pod okiem i zrobił się bałagan. Lecimy dalej z kolorem Cheeto, czyli takim dosyć ciepłym, wręcz pomarańczowym. No tutaj pigment mi się podoba. I tak jak widzicie, moje cieniowanie jest dzisiaj dosyć specyficzne, dlatego że zjeżdżam tutaj tak w dół, a to dlatego, że planuję jeszcze graficzne kreski, więc to wymusza na mnie poniekąd właśnie taki kształt tego makijażu. No pigmentacja powiedziałabym, że jest na 60%, 70% możliwości cieni, które znam i które najbardziej lubię. Jeśli chodzi o eyelinery, to mam kilka kolorów. Naprawdę mam i biały, i niebieski, i dwa odcienie fioletu. Ale jak sobie tak myślę, to chyba dzisiaj użyję niebieskiego po tej stronie, a po drugiej stronie różowego. Mam jeszcze taki biały i błyszczący, także może dla tamtych również znajdzie się jakieś zastosowanie. W każdym razie zaczynam od niebieskiego i to jest Ingrid Eyeliner w kolorze niebieski blue. Powiem wam, że ten eyeliner naprawdę ma świetną konsystencję. Jeżeli nie będzie się kruszył, to ma szansę stać się moim ulubieńcem, dlatego że ma bardzo precyzyjną końcówkę. Formuła tego eyelinera też jest w punkt, bo nie jest ani za gęsty, ani za rzadki, nie rozlewa się, ale jednocześnie łatwo się z nim pracuje, można go budować. Także ja naprawdę póki co jestem bardzo zadowolona. Sprawdźmy, jak będzie działał ten biały. Jeśli chodzi o biały eyeliner, to co prawda nie ma 100% pigmentacji przy jednym pociągnięciu, ale też formuła jest super i da się go nabudowywać, stopniować i nie rozlewa się. Nie jest też za gęsty, także mam nadzieję, że nie będą się kruszyć, bo naprawdę widzę w nich ogromny potencjał. Na moim prawym oku użyję jeszcze jednego eyelinera i to będzie właśnie ten błyszczący w kolorze Rose Gold. Nie jest on niestety za bardzo widoczny tutaj w tej konfiguracji, więc... Czego by tutaj jeszcze użyć? Może użyję tego fioletowego eyelinera w wewnętrznym kąciku. Okej, jeszcze tutaj w wewnętrznym kąciku zrobiłam taką jakby strzałkę z białego eyelinera i tak już to zostawię na moim prawym oku. Przejdziemy teraz do lewego i spróbuję zrobić coś względnie podobnego. Może po prostu tylko w konfiguracji z innymi eyelinerami, czyli teraz wykorzystam ten różowy, także zrobię nim kreskę analogiczną do tej niebieskiej. Bardzo precyzyjne są te eyelinery, można robić niesamowicie cienkie kreski przy dobrej pigmentacji. Powiem wam tak, mam wrażenie, że są to jedne z najlepszych eyelinerów, jakich w życiu używałam. Mam tutaj na myśli oczywiście eyelinery kolorowe, bo świetnie się z nimi pracuje, nie kruszą się, no i zachowują się bezproblemowo. Przejdę teraz do eyelinera w kolorze liliowy, lilak, i zrobię tę wewnętrzną kreskę. No wow, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem pigmentacji i jakości. I jeszcze mam ochotę sprawdzić te błyszczące cienie z paletki. Przede wszystkim to złoto oraz ten jasny, opalizujący na różowo. Także złoty nałożę palcem tutaj na te rudawo, właściwie pomarańczowo-różowe tony. Nic specjalnego, ale wezmę NYX Glitter Primer i spróbuję to tutaj jeszcze zintensyfikować. W takim razie wklepię niewielką ilość NYX Glitter Primera na przestrzeń ruchomą mojej powieki. I jeszcze raz spróbuję doklepać ten złoty cień. No, formuły tych cieni błyszczących to nie jest kompletnie moja bajka. Są za perłowe. To nie jest błysk na powiece, jak ja lubię. I to samo robię po drugiej stronie. Tyle, że nałożę ten jasny, opalizujący na różowo cień. No, błyski są słabe, powiedzmy sobie szczerze, są słabe.
Maty są przyzwoite, ale błyski, kurczę, to jest taki trochę suchy, perłowy blask. Jeśli chodzi o dolną powiekę, to wykorzystam już ten jeden neutralny brąz, jaki tutaj mamy w tej paletce, bo chcę po prostu tylko delikatnie zaznaczyć dolną powiekę, już nie dodając tutaj żadnego dodatkowego koloru. Wytuszuję rzęsy, przykleję sztuczne i za chwilę do Was wrócę. Okej, kochani, wytuszowałam rzęsy, przykleiłam sztuczne i jest to model Ardell Wispies, ale z serii Foam Ink. I zagapiłam się robiąc zakupy bodajże na Kokolicie i niestety te Foam Ink, no to nie są rzęsy dla mnie, bo są za sztywne i już nie wyglądają tak ładnie jak zwykłe Ardell Wispies Studio Effects. No ale niech już tak to zostanie. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to powiem Wam, że nawet mi się podoba, mimo tego, że może i są jakieś niedociągnięcia, natomiast bardziej rozpraszało mnie to, jak na mojej twarzy wygląda podkład, doprowadza mnie to do szału i sprawia, że nie mam dobrego humoru. W każdym razie teraz Was oddalę od siebie, przejdziemy do makijażu ust i do pierwszego podsumowania. Jeśli chodzi o makijaż ust, to również użyję produktu z kolekcji Pina i to jest błyszczyk w kolorze Basic B. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Wydaje mi się, że jest taki właśnie dosyć nudziakowy. Jaki ma piękny zapach. Trochę za mało moim zdaniem się go wydobywa na tym aplikatorze. Jest dosyć gęsty, więc pewnie będzie całkiem przyzwoicie się utrzymywał. Okej, kochani, makijaż mogę już uznać za skończony, także przyszedł czas na pierwsze podsumowanie. Jest już dosyć późno, bo mamy 16:10, ale ja już tak naprawdę w momencie aplikowania tego podkładu wiedziałam, że nie będę go chciała nosić na twarzy nie wiadomo jak długo, bo wygląda po prostu fatalnie. Także pozwólcie, że dzisiaj po prostu ponoszę go kilka godzin, zaraz wybiorę się gdzieś w miejsce, gdzie trzeba nosić maseczkę i ponoszę tę maseczkę jakoś godzinkę, dwie i do Was wrócę z ostatecznym podsumowaniem trwałości tego makijażu, ale już na ten moment mogę Wam powiedzieć, że ten podkład jest najgorszym, najsłabszym ogniwem tego testu. Jestem niesamowicie nim zawiedziona, bo wygląda fatalnie, czuję się naprawdę okropnie w nim. I czuję się po prostu tak, jakbym na twarzy rozsmarowała sobie jakieś kremowe ciasto. Także no, jestem bardzo zawiedziona, bo czytałam też kilka spoko opinii na temat tego podkładu i też no, z racji tego, że pierwsza wersja Huda, gdyby mnie nie zapychała, to dobrze by mi się sprawdzała. Tak tutaj, nie wiem, coś jest nie tak z tym podkładem na mojej twarzy, bo po prostu no, wygląda ciężko, brzydko i ciastkowato. Normalnie tutaj na twarzy mam wrażenie, że leży mi jakaś ciastolina i ciąży i postarza twarz, także jestem przerażona. Ale jeśli chodzi o pozostałe produkty, które dzisiaj testowałam, czyli między innymi kosmetyki Ingrid z kolekcji Pina, no to co do paletki, znowu, tak jak się spodziewałam, maty są ok, maty są, powiedziałabym, takie średnie, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy chce 100% pigment, bo też nie każdy potrafi ze 100% pigmentem pracować. Niektórzy wolą pigment umiarkowany, który daje się dobudować. Także co do matów jest ok. Jeśli chodzi o błyski, to nie są błyski, które ja lubię, których będę używać. To już jest kolejny raz z kolejną paletką Ingrid, gdzie błyski po prostu kompletnie mi się nie podobają, ale ostatecznie makijaże oczu moim zdaniem wyglądają całkiem ok. Także moim zdaniem, jakbym miała w skali od 1 do 10 ocenić tę paletkę, to dałabym jej, no myślę, że taką dosyć mocną szóstkę. Jeśli chodzi o eyelinery, to jest w ogóle hit dzisiejszego testu. Jedne z najlepszych eyelinerów, jakie w życiu miałam okazję używać, no może oprócz tego błyszczącego, ale ten błyszczący myślę, że jeszcze będzie miał swój czas i będę nakładać go na inne eyelinery. Natomiast te kolorowe wspaniale się rozprowadzają, nie kruszą się, mają idealną konsystencję, nie za rzadką, nie za gęstą. Można z nimi zrobić co chcemy i też nie rozpływają się, nie ruszają, także ja jestem zakochana. Także to była taka pozytywna iskierka dzisiejszego testu, bez wątpienia. Co do błyszczyku, jest ok, bardzo ładnie pachnie, jest dosyć gęsty, przez co mam wrażenie, że moje usta się lepią, ale może dzięki temu będzie trwalszy, zobaczymy. W każdym razie no nie podejrzewam go o to, że wytrzyma
test z maseczką, ale jak już mam być z wami tak do bólu szczera, to nie wierzę, że choćby ten podkład wytrzyma pod maseczką, bo już na tym etapie wygląda paskudnie, ciastkowato i nie wygląda pod żadnym pozorem jak podkład, który jest odporny na wycieranie i na urazy mechaniczne. Także pożyjemy, zobaczymy. Ja was tymczasem zostawiam. Widzimy się za kilka godzin z ostatecznym podsumowaniem, także do zobaczenia. Hej kochani, wracam do was z ostatecznym podsumowaniem trwałości mojego dzisiejszego makijażu. Trochę się zagapiłam i już chciałam iść spać, dlatego jestem w szlafroku, ale jeszcze wracam z podsumowaniem. Jest 22:43, więc wcale nie mam tego makijażu jakąś oszałamiającą ilość godzin na twarzy. Chodziłam jakieś 2 godziny maksymalnie w maseczce i to, co wydarzyło się na mojej twarzy, z jednej strony zupełnie mnie dziwi, ale z drugiej zastanawia, jak w ogóle można było dać takie obietnice, które kompletnie nie są spełnione. No zobaczcie, podkład moim zdaniem utrzymał się gorzej niż wiele innych podkładów, które nakładałam pod maseczkę. W ogóle to najlepiej utrzymuje mi się Misha BB Cream, ten Perfect Cover, bo on nawet jak się trochę powyciera, to zawsze da się go doklepać, a tutaj ten podkład jest zastygający, więc tutaj się nic nie da doklepać, bo im bardziej się klepie, tym więcej się tego podkładu odkleja. Także nie da się pozacierać granit i to jest najgorszą zmorą tego typu podkładów, że po prostu one są już nie do odratowania, jak się przetrze, tak samo jak Estée Lauder WR, no to nie doklepisz go, bo po prostu plama robi się coraz większa, zamiast zacierać granice i być trochę mniej widoczna. Także no podkład jest katastrofą, marzę o tym, żeby już go zmyć, bo też bardzo obciążająco działa na moją cerę, tak jakby i jednocześnie ją ściąga i daje poczucie tłustości, zresztą się wyświecił. No wygląda fatalnie i ja już naprawdę nie mogę patrzeć na siebie w lustrze dzisiaj. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to powiedziałabym, że mogłoby być trochę lepiej, jeśli chodzi o eyelinery, bo niestety w niektórych miejscach one mi się pokruszyły. Na przykład tutaj zrobiła mi się przerwa. No i w niektórych miejscach, na przykład na białym eyelinerze, też mam wrażenie, że trochę on niestety popękał, także no to nie są aż tak trwałe eyelinery, jakbym mogła sobie tego życzyć, ale na pewno będę z nich korzystać do artystycznych makijaży, w szczególności kiedy będę ich potrzebowała na kilka godzin do zdjęcia na przykład. Co do cieni, no to utrzymały się ok, podtrzymuję to, co na ich temat mówiłam, nie powiedziałam nic o korektorze, korektor jest mocniej kryjący, natomiast trochę mam wrażenie, że wysuszający jednocześnie, ale będę go jeszcze testować i dam wam znać. Podkład, tragedia, dramat, katastrofa, nie polecam, no i nie wiem, ja już chyba tego podkładu nigdy na twarz nie nałożę po prostu, bo wygląda fatalnie. Jeśli chodzi o usta, no to szybko się zjadł ten błyszczyk, nie będę was tutaj oszukiwać, teraz przed nagraniem nałożyłam odrobinę, żeby nie straszyć. Co do rozświetlacza, raczej nie będę go używać solo, raczej jako toper, jeśli już, no bo ten blask, błysk jest taki, no trochę mało spektakularny, to znaczy z jednej strony się to iskrzy, ale z drugiej strony no ten błysk nie jest taki, jakbym chciała, nie jest na tyle intensywny. Także to już by było wszystko na dzisiaj, koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o kosmetykach, które dzisiaj testowałam, czy macie w planach je kupić, a może już macie i przetestowaliście, jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać, co o nich myślicie, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia moi drodzy, ściskam was bardzo serdecznie, pa pa!